Witam, to Isteo. Podczas kolejnej próby pokonania totemu siły. A niestety, ale korzysta on z czaru zwanego Armagedonem, co powoduje spore straty w mojej armii, ale to nie byłby wielki problem. Problem jest taki, że ten czar zabija arcydemona jednego, a ja nie mogę ich wskrzeszać. Teraz tak, tutaj parę rzeczy pozamieniałem i problem jest taki, że jak widzicie, mam za dużo armii, więc musimy dokonać pewnych roszad. Po prostu zwolnimy trzech pracowników za porozumieniem stron. Aha. Żegnam. I dopiero teraz możemy jakoś tam starać się włączyć się do walki. Aha, szał jeszcze. Cóż, próbujmy. I tak, z problemów, które możemy tutaj dostrzec, szamani. Wieżyczki mają po ponad 14 tysięcy punktów życia, a ten łobuz niby intelektu nie ma dużo, ale jednak potrafi zaczarować. Ataku 22, obrony 5, intelektu 11. Czyli tak, zaczniemy może od zastosowań ognia. Tutaj. I teraz dobijemy gejzer. Dobre jest to, że wieżyczka padła. Teraz tank. Wulkan tutaj. Chociaż nie, chwila. Najpierw zawiść tu. Chociaż czy to jest dobry pomysł, żeby wulkan tutaj, może bardziej tu. Teraz przywołam jednostkę. O właśnie, bo niepotrzebnie bym sobie pole zajął. Mocna jednostka. Tutaj coś dla odwracania uwagi. Tu podobnie. No i teraz sobie radźmy. Bo niestety przeciwnicy korzystają jeszcze z czegoś, co się nazywa empatia. To akord, bo spowolnienie to nie jest groźne. I ta empatia to jest coś takiego... O właśnie, teraz zostało rzucone, że jak ta jednostka chyba obrywa, to wtedy moja też obrywa. A tutaj. Tak? Dokładnie. 4 tury to potrwa. A zaraz, ja będę mógł to rozproszyć, bo to chyba tylko na moje jednostki nie chce działać. To może mieć sens. A czy tutaj też jest empatia? Nie. Dobra, tutaj nic. Czyli tak, jedna empatia rzucona tu. Chociaż z drugiej strony, czy to ma sens w tej chwili? Lepiej paladynów przywołam. Mi się przynajmniej wydaje. Bardzo miłe, że tracą czas, ale niestety nie wszyscy. No tu miała być walka. Chociaż to też jest akurat dobre. O, no ale nie udało się zniszczyć. Nie. Dobrze, no to teraz tak. Póki pamiętam. Tańsza formacja paladynów. Tutaj, żeby mieć kontrolę nad życiem. Gejzer. W tym momencie żegnamy wieżyczki. Proszę mnie tu nie czarować. Właśnie, gdyby dało się w tej turze... Ale to się nie da zabić. Chociaż... Kto jest drugi? Tutaj, dobra. Próbujmy. Czyli ja muszę tutaj wskrzesić, a to się za chwilę... A nie, no tu 4 jeszcze straciłem. Teraz tak. Tak. I tak. Tu za chwilę będę też wskrzeszał. Z tym to może poczekajmy jeszcze.
Chciałbym, żeby moi paladyni mogli w końcu coś tutaj zrobić. O, szał. Aha. Może jeszcze z tym poczekam. Tutaj nic nie róbmy. Tutaj czekamy. Tutaj wskrzeszamy. Jeden. I co tu wszyscy byś zrobił? I teraz muszę wszystkich zabić. Przynajmniej było dobrze to zrobić. Aha, ale uderzając tu spowoduję obrażenia tu. Pewnie co? Czy nie, może już nie ma empatii. Nie, no jest. Też ma. To nic nie robimy, czekamy. Obrażenia. Tutaj. I teraz... O nie! Dwóch. Ale może... No tak, zdążę. Tak. 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 I teraz kto jest kolejny? A, ja. Dobrze. Aha, tu jeszcze jest duża jednostka. Ale się ukryli. Okej. Czy jestem w stanie? W sumie jestem. A spróbujmy. Okej. Teraz tu musimy zastrzelić za wszelką cenę. I? Są straty, czy nie ma? Nie ma. Naprawdę ciężki pojedynek. Dużo kasy. Ponownie słyszysz głosy. Jesteśmy z ciebie zadowoleni. Przyjmij nasze błogosławieństwo. Dzięki tobie jesteśmy szczęśliwi. Miło mi to słyszeć. Totem siły stoi przed tobą w bezruchu. A nagroda? Zakończone. Aha, to pewnie dostałem to. Aha. Tak, zgadza się, bo miałem 10, a teraz mam 11. Dobrze, to teraz sobie przywróćmy pewne rzeczy. Okej. To teraz bym musiał w sumie wrócić do szamana. Ale nie, on jest tam u wodza. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym porozmawiamy z szamanem i pewnie z wodzem.